Partia, jaką bym chciała zobaczyć, to partia, która nareszcie nauczyłaby się korzystać z błędów zarówno przeciwników, jak i własnych, uczyć się na tych błędach, by ich znowu nie popełniać. I tutaj widzę duży plus na przykład dla Platformy, która już troszeczkę zmieniła swój program w stosunku do rolników. Brawo. Co jeszcze? Myślę, że rozsądek. Żeby wszelkie działania nie były podejmowane tylko i wyłącznie pod publiczkę i odwoływane zaraz po wyborach lub zmieniane ze względu na błędy. I myślę, że taką twarzą takiej partii mógłby się stać pan Rokita. Nie żywiłam do niego większej sympatii, natomiast po ostatniej sprawie z jego żoną, z panią Nelly, tutaj zaczęłam szanować tego człowieka. Po pierwsze, wykazał się lojalnością. Po drugie, wykazał się kręgosłupem moralnym. I myślę, że to było coś, to co uczynił, czyli wycofanie się z polityki w momencie, gdy jego żona stanęła tak jakby po przeciwnej stronie barykady, pokazało, że jest to człowiek, który ma jakieś wartości wyższe. No i szkoda, że teraz odszedł, kiedy pokazał się od najlepszej strony. Myślę, że takich polityków nam brakuje i myślę, że wielu naszym politykom do mężczyzny tej rangi jest jeszcze daleko. Według mnie ważna w polityce byłaby konsekwencja. To znaczy, ktoś powinien wreszcie opracować program partii, program ten powinien wprowadzać jakieś zmiany. Jednak tutaj widzę pewien paradoks w polityce, a mianowicie to, że jeżeli już jakaś partia wystawia jakiś program, to ten program nie jest jakiś taki, on jest nijaki tak naprawdę. Nie wprowadza żadnych zmian, bo tak naprawdę pozytywne zmiany wiążą się zawsze z pewnymi negatywnymi odbiciami na społeczeństwie, przynajmniej na początku, a czasami są to takie dosyć długofalowe odbicia, jak na przykład polityka, chociaż to nie takie słowo, tylko chociażby program Balcerowicza, to co Balcerowicz zrobił dla Polski. Tak naprawdę politycy boją się wprowadzać pozytywnych zmian, ponieważ te pozytywne zmiany niejednokrotnie muszą wiązać się z pewnymi wyrzeczeniami, pewnymi negatywnymi skutkami. A jeżeli te negatywne skutki zaistnieją, to istnieje szansa, że wyborcy nie zagłosują na nich w przyszłych wyborach. I to jest właśnie ten paradoks, że nie ma polityków, którzy wprowadziliby właśnie, nie powiem radykalne, ale takie, można powiedzieć, bardzo stanowcze, konsekwentne decyzje, ponieważ mogłoby to przekreślić ich karierę polityczną. Drugą sprawą są liderzy partii, ponieważ żeby partia mogła się wybić, tak naprawdę potrzebny jest charyzmatyczny lider albo charyzmatyczni liderzy, którzy by tą partię na przykład poprowadzili do wyborów. Ponieważ nawet jeżeli partia ma dobry program, to nie przebije się, jeżeli nie będzie na jej czele stał człowiek, który ma dar przemawiania, przemówi jej do Polaków i pokaże im, że pewne zmiany są potrzebne. Pierwsza taka dla mnie zasada, szacunek do tradycji, szacunek dla wartości, ale nie chrześcijańskich, choć to też dla wartości wszystkich religii, ale przede wszystkim dla wartości naszego państwa. Spojrzenie trzeźwo w przeszłość, nie rozliczanie się z nią, ale szacunek dla tej historii. I drugą taką ważną cechą właśnie w związku z tym robienie pożęcie wszystkich możliwych środków, żeby młodzież, Polska w ogóle ludzie, żeby nie wyjeżdżali za granicę do pracy, tylko żeby zostawali tutaj. No i żeby był właśnie ten szacunek dla historii, żeby nie było tak, że dzisiaj się obsmarowywuje ludzi, którzy walczyli o naszą wolność, tak jak to się robi chociażby z posłem Geremkiem i tam mógłbym wymienić jeszcze parę osób. Czyli to są ludzie, dla których powinien być oddany szacunek, a nie tak, że jakiś łepek, który dostał się na pierwszą kadencję z Sejmu, w ogóle niszczy wszelkie nasze pojęcie o tych ludziach. Są dla mnie dwie najważniejsze, czyli patriotyzm i szacunek dla historii. Ja bym chciał, żeby partia, która będzie rządziła tym krajem, zbudowała taki kraj, do którego ludzie będą chcieli wrócić, starała się, bo nie dogonimy na przykład choćby tego zachodu w kilka lat. Nie, to jest robota na dłużej, ale żeby zbudowała taki kraj, w którym ludzie będą chcieli pracować,
uczyć się i na koniec mieć rodzinę, a na koniec tam umrzeć. I też z jednego względu, żeby było to ekonomicznie właśnie dobrze zrobione i też szacunek do historii, tak jak kolega mówił. I żeby na tych dwóch, wartościach osadzić ten nowy kraj. Bez odcinania się od historii, ale też bez koncentrowania się na niej, zapominając o tym, o przyszłości. Dla mnie tak naprawdę najważniejsze są dwie rzeczy. To znaczy jest wiele takich cech, które być może bym tam widział, ale wystarczą mi te dwie. Pierwsza to jest siła przebicia. To jest odrobinę to, co miał PiS, gdzie oni wprawdzie wygrali wybory, ale tam mieli 150 posłów w Sejmie. To nie jest większość. A jednak pokazali, że potrafili przejąć na przykład wszystkie resorty siłowe. To była siła przebicia i to mi się u nich podobało. Druga rzecz, żeby to, co chcieli zrealizować, to nie był powrót do przeszłości, to nie było grzęznięcie w tym takim bagnie, bo z tego się nie da wyjść, gdzie wraca się do lustracji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko raczej koncentracja na sprawach gospodarczych, na przyszłości i na robieniu tego, co tak naprawdę moim zdaniem należy do państwa, to znaczy właśnie rozwijanie gospodarcze, bo w tej chwili to jest według mnie dla Polski najważniejsze. Dla mnie priorytetem na przykład jest euro. Wygraliśmy to euro i to jest naprawdę szansa dla Polski, dlatego że to nie jest tylko impreza sportowa. Naprawdę, żaden kraj w historii, który organizował tego typu imprezę sportową, nie stracił na tym, ale zyskał naprawdę dużo. Poza tym to wiąże się też z infrastrukturą, z promocją kraju, muszą powstać autostrady. No i to jest naprawdę wielka szansa. No i ja bym chciał, żeby tutaj teraz te rządy, które nastaną, żeby któraś z partii tutaj w tym kierunku dążyła i żeby to naprawdę zorganizować, pokazać się w świecie. No i to może być, to jest olbrzymia szansa dla nas i mi bardzo na tym zależy. Ja może zacznę z bardziej takiego rodzinnego punktu widzenia. Skandalem jest to, że moja mama płaci na akcję pajacek co miesiąc. Skandalem jest to, że ja kupuję jakieś tam serki, bo jest na nich napisane podziel się posiłkiem. Bo od tego jest państwo. Socjal w państwie powinien być jakoś rozwinięty. Nie tylko w sytuacjach, kiedy trzeba przed wyborami ustalić ulgę podatkową na dzieci. Polityka prorodzinna powinna tutaj być jakoś rozwinięta, dlatego że no, becikowe 1000 zł na urodzenie dziecka to są śmieszne pieniądze. Myślę jeszcze, że chciałabym, żeby partia moich marzeń powinna przede wszystkim zmniejszyć biurokrację w Polsce, bo żeby cokolwiek załatwić, no chociażby tutaj chciałam ostatnio złożyć dokumenty o dowód i przy okazji się przemeldować, to niestety nie mogłam się przemeldować, bo potrzebowałam zbyt dużo papierów i zbyt dużo czasu. Jeżeli chodzi o jedną wartość, którą cenię i której uważam ją za najpotrzebniejszą, oprócz tych wymienionych, bo nie chcę powtarzać, to jest honor. I przede wszystkim nie wewnątrz kraju, bo to się przeraża bardziej w szacunek dla innych, tylko honor za granicą. To Tadek pisał o tym w swoim felietonie, kiedy nie włazimy w dupsko innym, tylko robimy swoje i prawem dyplomacji jest to, że na ustępstwa można pójść, ale nie trzeba pójść na nie zawsze. I jednak nawet jeżeli idzie się na jakieś ustępstwa, to nie z samej zasady, że dobrze by było, gdyby dobrze o nas mówili, ale ustępstwo powinno powodować to, że na innym froncie wygramy. O tak. Honor w polityce zagranicznej jest bardzo ważny przede wszystkim.